moje otoczenie podsumowało to jako to, że ja w końcu nie mam tego paskudnego smutku wypisanego na twarzy. Trafiłam pod skrzydła doktor Agnieszki w kryzysie prywatnym, zawodowym, nazywając te rzeczy po imieniu, w depresji. Okazało się, że w przypadku uśmiechu jest to o tyle trudne, że wówczas jest on wymuszony i odbierający radość z całej reszty życia. Mnie po prostu wykańczał brak uśmiechu. To znaczy, że nawet jeżeli on był on na tyle sztuczny, wymuszony, przyklejony do mnie, że ja pomyślałam sobie wtedy, że dobra, to myślenie kobiety, to ja sobie po prostu go kupię. I gdyby nie ten fundament, na którym zbudowana jest cała filozofia zespołu Exclusive Dental Studio, czyli niewyobrażalne pokłady takiej ludzkiej życzliwości, zrozumienia. To jest tak, że ja nigdy nie poczułam się tutaj klientem. Zawsze byłam pacjentem, że otrzymałam właśnie coś, czego absolutnie nie było w cenniku, czyli te wartości, które wymieniłam. To jest tak cudowne uczucie ulgi, które towarzyszy mi do teraz, że zadziałała terapia poznawczo-behawioralna, można by rzec. To znaczy, że już nie ma reakcji lękowej, nerwicowej, jeżeli chodzi o igły, o znieczulenie, o to przejęcie kontroli. Od tego czasu przestałam, po 25 latach, przestałam mdleć przy pobieraniu krwi. W rezonansie nawet zasnęłam, więc spektakularne takie drobnostki, które powodują, że mi się lepiej żyje. No, od tego, że się uśmiecham, myślę, że szczerze. Przynajmniej ja czuję ten uśmiech. Ja go czuję w oczach, on rezonuje w całym ciele, w tym, jak na co dzień mi się żyje, że to jest taki niesamowite poczucie tej pewności siebie, jakiejś takiej atrakcyjności jako kobieta, niezależnie od tego, czy ja się pomaluję, co ubiorę. Było warto przejść przez to, żeby udowodnić sobie pewnego rodzaju siłę, ale jestem przekonana, że nie udałoby mi się to, gdyby nie to wsparcie i nie to miejsce, które wybrałam.